wam się podoba na obozie? Fajnie. Co wam się najbardziej podoba? Pokoje najlepsze. Pokoje najlepsze? Tak. A jedzenie? Dobre. A co mieliście na śniadanie? Dużo rzeczy. Wszystko. Jedzenie. Wszystko. Parówki. Jedzenie. Płatki. Co tam jest? Jajecznica. Widelesy. Jajecznica. Parówki. Widelesy. Jajecznica. Kakałko. Tylko ci nie możemy. Kakałko. O, też kakao. A, no to macie super. Z pewnością moja walizka jest najlepsza. Rozrabiają, nie można z nimi wytrzymać. Ogólnie jest tragedia. Nie, jest wszystko fajnie, fajnie. Ciężko trenują? Ciężko, jak widać. Pocony, więc czapkę musi mieć naciągniętą. Dzisiaj kończy ile? 10 lat, całe 10 lat już jest na tym świecie. Co śpiewamy? Trenuję na boisku, jak jest zimno? Dobrze. Dobrze? Tak. Rozgrzani jesteście? Tak. Jakie macie dzisiaj zadania? Ciężki trening czy taki lekki? Średni. Średni. Jak wam się podoba na obozie? Bardzo fajnie na razie. Na razie? Znaczy będzie fajnie. Jeszcze nie jesteście zmęczeni? Nie. Rzeko, to jest moment swojego, powiedzcie. No to powiedzcie coś, pomachajcie do rodziców. Tata, okay. Mama, babcia. Dobra. Pozdrawiam rodziców. Dzień dobry, chłopaki. Dzień dobry. Powiedzcie, jak tam jest na obozie? Fajnie. Luksusowo. Luksusowo? No tak. Naprawdę? Tak. Fajne jedzenie? Tak, dobra. W porównaniu do Ustronia, a schabowy był pyszny. Tak? Nie mogę powstrzymać. A dokładek już nie było. Wszystko dokładnie. Dla mnie tutaj jest wszystko dobre. Nie jest wam zimno? Nie. Cieplo. Jak w lato. Plus 20 stopni. 30. Widzę, humor dopisuje. Bardzo. Jakieś plany na wieczór? Tak. Urodziny Bartasa. Niezła imprezka dzisiaj. No, będzie zabawa. Będzie się. Jak tam? Na obozie? Dobrze. Jak jedzenie? Bardzo dobre. No. Płatki z mlekiem. Niestety Nutelli zabrakło. Zabrakło Nutelli? To na pewno pani jakieś ja dokupi, wziąłem. Co? Chcę pozdrowić całą moją rodzinę. Też no, no proszę. Chcę pozdrowić całą rodzinę, brata, mamę, tatę, kuzyna, dziadka, babcię i dziadka i babcię. Super. Też chcę pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich moich bliskich. No i ogólnie całą rodzinę, żeby byli dobrze i tam zdrowi. Mamy nową piłkę. Super. Ja też pozdrawiam całą rodzinę. Thank you.
nogi. Dobrze. Dobrze. Dzień dobry. W odwiedzinach dzisiaj u naszych chłopaków. Co tam słychać, powiedzcie? Dobrze. Jak po sparingu? Dobrze. Wygraliśmy wszystkie mecze. Tak? Jesteśmy zadowoleni, ale oni nas kopali. Tak? Tak, pokopali nas w nogi. Teraz kolacyjka, tak? I odpoczynek? Nie, idziemy do sklepu może. Ach, no tak, może, ale jak wygraliście wszystkie sparingi, to zasługujecie i powinniście iść, nie? Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj zwiedzamy wasze pokoje. Jak wam się tutaj żyje? Dobrze. Dobrze. Nie tęsknicie chyba za rodzicami w takich warunkach, co? Nie. No, lepsza łazienka niż moja. Coś ty, aż tak fajnie. No popatrz. A teraz jest akurat bałagan po treningu. Bałagan po treningu, no ja wiem, że bałagan po treningu. No później posprzątam. Dyżury macie? Tak. Kto najlepiej sprząta z was? Ja. Ten to śpi, ten to śpi, taki ma serce. Ja i Konrad najlepiej sprzątamy. Aha. A Julia chrapie. No. Głośno chrapie? No. Budzisz mnie w nocy. Fajnie. Dobra, do zobaczenia później. Spoko. Kogo my tu mamy? Ojeju! No ja idę grać w Minecrafta. Czekaj, ty jeszcze coś. A kto tutaj mieszka? Halo, halo, dzień dobry. Jak tam chłopaki po sparingu? Dobrze. Słyszałam, że wszystko wygraliście. Ja. Ty tak? Moja też. A wy jak tam? Słabo? Ale będzie lepiej, prawda? Niestety, miałem taką lekką kontuzję na meczu. A, no dobra, ale ważne, że chociaż sobie zagraliście meczek, prawda? No. Ale wygraliśmy. No, niektórzy wygrali, niektórzy przegrali, no nie wszystko da się wygrać, prawda? Uwielbiamy trenera, który ma na imię Mustafa. Tak, fajny trener Mustafa. No, na obozie można się uczyć i grać w piłkę i angielskiego. Tak, ja już z nim rozmawiam. Jeszcze można się uczyć francuskiego, nie zapomnijmy. Tak. A trener Musti dzisiaj nam też pyta kołysankę. Tak, obiecał wam? Tak. Ja z Maćkiem, My tu wszyscy śpimy. Ja i tego, i Marciu, ja śpię na tamtym łóżku. Tutaj śpią chłopacy na ziemi. Aha, rozumiem. A tutaj się trener skrada nam, tak? Wygląda jak zdrówko. Źle? Czemu? To znowu co? Znowu mi się ten teraz. Skąd wiesz? No. Chłopaki mają super łazienkę. Jeszcze raz? Adi, 20:30 placu. O nie! O nie! Dzień dobry! A to święty Mikołaj? Nie, dzisiaj zwiedzam wasz apartament. Prezenty! A tam bo toalety to tam bardzo czyściutko, tam nikt nie siedzi. Pani! Co tam? Do pani i papieców? Wyzeruj! Nie, no nie wygłupiaj się, bo nie będziesz miał siły na kolację. Lecz podlałem, kochaj. Trener Rafał Kaweczka.
Czy herbatka? A, gorąca herbatka po treningu. Mamy magiczne drzwi. Idziemy na dół. Jeszcze nie zaczęliście grać? Aha. Już idę do was. Tutaj mamy bilarda. Słyszałam, że dzieciaczki wolą trenera Mustafę. Bo trener Mustafa prowadzi z dziećmi specjalistyczny język angielski. Właśnie, mimo że dużo te, śpiewa zawsze kołysanki. Kołysanki angielskie. Tak. Wczoraj musieliśmy mieć kołysankę specjalnie dla Mustafy. Mustafa jednego nawet wziął na rączki i tam bujał. Jak tam było? Chyba tego nawet, czy nie? To był ten? Gdzie my herbatkę wypijemy? Grunka chyba. Co? Grunek, to nie ty byłeś? Kiedy herbatkę wypijemy? No wczoraj. Skąd? To już jest kolacja? Jeszcze nie. On cię tak grula? Tak, i śpiewamy krok. To kogo lulał trener Mustafa? Ciebie! Kogo lulał? Ciebie to trener Mustafa! Proszę Państwo, Lenny Mustafa! Dzisiejsza telewizja bardzo kończy 16 lat. Przyjaciółki, ja zapomnę, że to jest proszę, że ludzie zawsze Stop!